Straszna prawda nas dogoniła. Tutaj wy, Pokémon Mystery Dungeon. Odkrywcy czasu. Znowu jestem sam. Niestety gość musiał pójść. I teraz zbliżamy się dużymi, bardzo szerokimi krokami do finału. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się straszną, smutną prawdę, że gdy zmienimy przeszłość, to Pokémony z przeszłości przestaną istnieć. Czyli Ezio, Growli, Celebi, Dusknoir, wszyscy znikną. I Stella będzie musiała zostać sama. Prawdopodobnie nawet wspomnienia po wszystkich tych Pokémonach znikną. Ale by uratować świat, chyba będziemy musieli tą cenę zapłacić. A Stella tutaj sama jeszcze nic o tym nie wie. Ma zadanie do zrobienia. Kontynuujmy. To tutaj! To jest ten otwór! Trzeba włożyć w niego tajemniczy kamień. Growli sądzi, że uruchomi to tęczowy statek. Spróbujmy. Stella wkłada w ten otwór tajemniczy kamień. Wow! Poruszył się! Poruszył! Co się dzieje? Stella uruchomiła statek. Ten hałas. Jestem przekonany, że to odgłos tęczowego statku. Nie! Nigdy nie pozwolę zmienić wam historii! Growli? Growli! Masz szczęście, Ezio. Growli cię osłonił. Widzę, że rwiesz się do walki. Skoro tak, to tobą zajmę się najpierw, Growli. Co ty wyprawiasz? Dusknoir, zabieram cię ze sobą. Wracamy do przyszłości. Co? Ezio, teraz wszystko zależy od ciebie. Trzymaj swoje palce z daleka. Koła czasu. Hej, drużyno, tęczowy statek jest gotowy do startu. Co się tutaj stało? Stella, nie przeszkadzaj. Zabieram Dusknoira z powrotem do przyszłości. Co? Nie będę już w stanie tutaj wrócić. Uważaj na Ezia. Obiecaj mi to. Ale mam cię zastąpić, Growli? Nie nadaje się. Nadajesz się. Wierzę, że sobie poradzisz, Stella. Wasza dwójka. Tworzycie wspaniałą drużynę. Puść mnie! Puszczaj! Jeszcze kawałek. Cisza! Ezio. Trzymaj się, Ezio. Miło było was poznać. Rozstania bywają bolesne. Od was zależy teraz los świata. Growli! Przepraszam za zwłokę, Dusknoir. Wracamy! Growli! Dlaczego? Growli... He? To tęczowy statek! Robi się coraz głośniejszy. Koła czasu. Koła czasu, lepiej je pozbierajmy. Czekaj na nas w przyszłości, Growli. Zatrzymamy globalny paraliż. Zmienimy przyszłość w lepszy świat. Świat, w którym będziesz szczęśliwy, Growli. Nie zawiedziemy cię. Ale to, co powiedział Dusknoir. Czy właśnie tego chcecie? Jeśli zmienicie bieg historii, to my, Pokémony z przeszłości, przestaniemy istnieć. To prawda. Gdy zmienimy przeszłość, Growli zniknie, a mnie czeka to samo. Psst, Ezio! Te ostatnie słowa, które powiedział Growli... Rozstania bywają bolesne. Od was zależą losy świata. Jego ostatnie słowa... Rozstania są bolesne. Musiało mu być bardzo ciężko się z tobą rozstawać.
W końcu ty i Growli byliście partnerami przez tak długi czas. Wiem, jak to jest, gdy opuszczasz kogoś bliskiego, albo opuszcza siebie ktoś bliski. Być może właśnie to miał na myśli, ale nie. To nie to. Ostatnie słowa Growliego nie nawiązywały do mnie i Growliego. To Stella i ja się rozstaniemy. Growli to powiedział. Był świadomy tego, że niebawem opuszczę ten świat. Jeśli zmienimy historię, to ja zniknę. Mój czas na tym świecie dobiega końca. To będzie nasza ostatnia wspólna przygoda. Hej, Edzio! Zróbmy to dla Growliego! Uratujmy wieżę czasu! Oczywiście. Ostatni rozdział. Ostatnia przygoda. To wszystko jest takie smutne. Wow, jest coraz głośniej. Chyba zaraz wystartuje. Szybciej, wsiadajmy. W samą porę. Nian Cat. O, spójrz na to. Wieża czasu i jakaś czerwona chmura nad nią. To wygląda bardzo niebezpiecznie. W końcu! Zbliżamy się! Zaraz będziemy na miejscu. To było szybkie. Jesteśmy już blisko, Edzio. Już nie ma powrotu. O, tam w górze. Szczyt wieży czasu świeci się na czerwono. Ciekawe dlaczego. Chodźmy! A oto i wyjście. Nawet przypomina trochę miejsce, z którym mogłaby mieszkać Dzidialga. Jesteśmy! To jest wejście do wieży czasu. Trzęsienie ziemi! Czy już się uspokoiło? Skąd tu te wstrząsy? O, chyba już wiem. Growli nam o tym wspomniał. Mówił, że wieża czasu się zawaliła, gdy czas przestał normalnie płynąć. Te trzęsienie, które właśnie poczuliśmy. Wieża czasu może runąć w każdej chwili. Prędzej, Edzio! Gdy wieża czasu zostanie... rozwalona, kiedy padnie, się rozsypie, to wtedy czas się zatrzyma. Zanim pójdziemy do tego finalnego wielkiego dungeona, to chciałbym zobaczyć mój magazyn. Wszystkie, wiecie co? Przyspieszę tutaj. Wszystkie Plane Seed i Blast Seed i Plane Seed i Blast Seed i Plane Seed, tego wszystkiego nie potrzebuję. Sleep Seed jest to czym innym, jabłko też się przyda, Cherry Berry. Leczy paraliż, to się może przydać. Mam dwa razy Cherry Berry. Może lepiej wszystko posortować, tak to lepiej wygląda. Kufry też możemy dać do magazynu. Tego też nie potrzebujemy. Escape Orb, przedmiot przenoszący gracza od razu na zewnątrz jaskini. Tego raczej nie potrzebujemy. Nadaje wszystkim wrogom na piętrze status przerażenia, to się może przydać. Petrify Orb chciałem... nie. Przenosi wszystkich wrogów spokoju, no sobie... okej. Okay. Info. Przenosi jakiegoś Pokemona w inne miejsce na piętrze. Okej. Okay. A weźmy sobie... gdzie to było? 15, o mój Boże, nasz magazyn niedługo będzie pełny. Switcher Orb! Zamieniam położenie wroga... nie, gracza i trafionego wroga. Warp Seed może nam się przydać, czy tam Warp Orb. Petrify Orb chciałem wziąć, bo on przeraża. Jest przerażający, można powiedzieć. Rzuca wrogiem, jeśli wróg uderzy. Nie, tego nie potrzebujemy. To się może przydać. Dwa razy Roll Kill Orb. Escape Orb to jest to, co mieliśmy przed chwilą wyrzuca z jaskini. Blowback Orb to jest rzuca odległym Pokemonem. To mieliśmy przecież przed chwilą. Wow, dużo mamy tych ataków.
Max Elixir się przyda, dwa razy. Warp Seed. Artykuł spożywczy, który przenosi Pokémona w inne miejsce. Wild Seed weźmiemy sobie. No. Weźmy Stun Seed sobie dwa razy, trzy razy, może nawet więcej. Sleep Seed. Warp Seed jeszcze raz. Pure Seed, artykuł spożywczy, który przynosi. Okej, okay, Plain Seed. Nie, tych nie potrzebujemy już. Joy Seed. Zwiększa poziom doświadczenia. Life Seed. Zwiększa maksymalne pocket. Okej, okay, to możemy wziąć, to możemy wziąć. Heal Seed. Niech będzie. Chyba jesteśmy przygotowani odpowiednio. Ale coś, co chciałem jeszcze sprawdzić. Bo w tym odcinku i tak już nie dojdziemy do zakończenia finału. Tylko początek. Wziąłem sobie tutaj... Gdzie to było? Orangery. Sleep Seed, Stun Seed, Wild Seed. Chciałem zobaczyć, co to artykuł spożywczy, który redukuje obronę. Okej, to możemy sobie wyrzucić w sumie. Okej. No to powiedziałbym, że robimy tutaj zapis. I wchodzimy do wieży czasu. Gotowy, Edzio? Tak. Myślę, że jesteśmy gotowi. Chodźmy. Wieża czasu, pierwsze piętro. I to jest najniebezpieczniejszy dungeon jak na razie w grze i chyba nawet jeden z najniebezpieczniejszych ogólnie. Może nawet ten najbardziej niebezpieczny w całej grze, jeżeli chodzi o główne przynajmniej. Mam tutaj wiele niebezpiecznych Pokémonów, jak Porygon. Są tutaj też smoki. I Bronzol. Jak jednym z największych utrapień jest tutaj Bronzol. A drugim utrapieniem jest to, że możemy szybko tutaj tracić ataki. Bo dużo będziemy musieli się tutaj przebijać. I piętra mogą być ogromne. No, widzieliście, już na pierwszym wrogu straciliśmy? Przecież to jest żałosne. Spróbujemy jak najszybciej dostać się na samą górę. Porygon akurat aż tak przerażający nie jest. Fajnie go zobaczyć tutaj, ale pozostałe Pokémony... Ajajaj. Szczególnie dużo Smokescreen będziemy musieli tutaj używać. Muzyka za to jest epicka. Nie tak bardzo wpada w ucho, ale jest przynajmniej przyjemna. Przyjemnie się przy niej robi to, co mamy tutaj do zrobienia, nasze zadania. Flame Wheel. To jest coś. I postarajmy się nie zmarnować naszych Reviver Orb, po które postarałem się jeszcze zdobyć. Mamy teraz dwa. Zmarnowałem ich trochę, ale teraz odzyskałem sobie te dwa. Bo gdybyśmy chcieli teraz wrócić do Miasta Skarbów, to musielibyśmy wszystkie dungeony, które dotąd przeszliśmy, jeszcze raz przejść. Zrobimy to oczywiście poza nagraniem, ale no to zrobię tylko wtedy, jeżeli naprawdę nie poradzimy sobie z Dialgą, który oczywiście będzie finalnym bossem tego dungeonu. A co to za orb? Petrify Orb. To się przyda. Petrify Orb się zawsze przyda przy walce z Dialgą. Bo chyba domyślacie się, że będzie to bardzo, bardzo zły człowiek. Bardzo niebezpieczny Pokémon. I oczywiście nie tylko jedno piętro tutaj mamy, jest tutaj więcej pięter. No i oczywiście tutaj więcej tych też potężnych Pokémonów znajdziemy. Też takie Pokémony, które mają coś do czynienia z... z końcową fazą gry. Mamy tutaj tego księżyca, ale nie mamy jego odpowiednika słońca. Albo raczej nigdy go nie spotkałem tutaj. To bardzo ciekawe. Czy to coś znaczy? Czy może w Explorers of Darkness inaczej to wygląda? Slow Orb? Może zjemy teraz jabłuszko? Slow Orb, gdzie to mamy tutaj? To? Redukuje szybkość wszystkich wrogów. To jest przyjemne. Jak na razie tylko przyjemne pola znaleźliśmy. Oby to się nie skończyło. Tak szybko przynajmniej. Flamethrower! Opłacałoby się tutaj na 40 poziom być może
się dostać, wbić 40 poziom, bo wtedy Cyndaquil dostałby nowy atak, który mógłby się przydać. No ale jeszcze zobaczymy. Raczej nie wbijemy tego poziomu, chyba że będę wiele razy umierał przy wialce. Ale mam nadzieję, że to się nie stanie. Ta pierwsza faza jeszcze nie jest aż tak przerażająca, druga faza wieży czasu. Oj, to będziemy musieli się trzymać. Bo może naprawdę okropnie wyjść. A proszę, jednak jest tutaj jego odpowiednik słońca. Tylko nie pamiętałem, że jest. Albo po raz pierwszy go spotykam, bo był przypadek i nigdy go dotąd wcześniej nie spotkałem. To byłoby całkiem zabawne. No ale też całkiem dużo wytrzymują. Proszę, daj mi schody! Bez schodów nie wytrzymam tego życia. Nie, Bronzor, możesz zapomnieć o tym. Nie, idziemy stąd. Nie będziemy marnowali ataku na byle jakie pokemony. Bronzor nie jest fajny, nie lubię go. Ale kiedy się z nim walczy, jest obrzydliwy. Bo potrafi niektóre rzeczy zrobić. Ma obronę na dwa typy, które normalnie by jeden typ jego załatwili, ale drugi typ go ratuje. Strasznie to okropne. Szczególnie jego ewolucja jest jeszcze większym utrapieniem. Trudno ubić takiego gnoja. Osiąga podwójną szybkość. To bardzo niedobrze. Dlatego Smokescreen powinno załatwić sprawę. I przynajmniej sprawić, że niektóre z jego ataków nie będą takie szybkie. Albo i w ogóle nic nie dadzą. Co to jest kolejka, że wszyscy tu przychodzicie? Ojojoj. On cały czas się ulepsza, ale to mu nic nie da, bo jest martwy. 39 poziom, na tyle przynajmniej mogło być. Tego można było się spodziewać i oczekiwać. Oczywiście, że paraliż musiał być. To zawsze wygląda tak, jakby Porygon na jeden atak zdechł, ale tylko się odstrasza do tyłu. Ale zamyka tak fajnie oczy, to jest przyjemne przynajmniej. Urocze, można je powiedzieć. Przestańcie mnie bić. No i widzicie, już ataki się kończyły. Skończyły prawie całkowicie. Sporo zabawy z tym wszystkim jeszcze będzie. Sporo. A to co? Jakieś ruiny? Ciekawe, czy kiedyś dowiemy się, co to było. Raczej nie, bo mam nadzieję, że tak, tutaj będą schody. A to Oranberry, prawda? To może zużyjemy jeden Oranberry? Albo jeden... Max Elixir wypijmy. I dzięki temu weźmiemy sobie Oranberry. Aż dwóch naraz. Jak dobrze, że się odnowiły moje ataki. Przenosi w inne miejsce. To było to? Rzuć. Albo sobie poradzę z wami. Smokescreen zrobię na ciebie najpierw. A ty, Stella, atakuj tego na dole. Och. I w tym właśnie problem. Gdy takie rzeczy nie działają. Gdy się atakuje, a to nic nie daje. 90 to jest w porządku. Przynajmniej jeden niech padnie. Jest. Już myślałem, że będę musiał ich jakoś się pozbyć, ale poszło całkiem w porządku. Nie chcę marnować jeszcze teraz w sumie żadnych ataków i żadnych eliksirów i takich rzeczy, bo to jest... mogą mi się później przydać i później ich nie będę miał, jeżeli teraz je zużyję. Szczęście ze schodami mam aktualnie. Oby to się dalej ciągnęło. Okej, chyba jeszcze 5 pięter i skończymy pierwszą połowę. Druga połowa nie jest aż tak zła już. Petrify Orb mogą się nam bardzo przydać, dlatego warto je brać. Oj. No nie! Jak dobrze, że się uleczyłem teraz. Bo to mogło się źle skończyć. Proszę, Stella, atakuj. Tackle nie. Flamewheel. No, na szczycie tej wieży będzie czekała nas okropnie trudna walka.
Mam nadzieję, że nie będziemy... Tak się tak martwi, jak możemy być. Widzicie, jestem przerażony z powodu tej... Och, mój Boże. Ta walka, która nas czeka, naprawdę się jej boję. Bo może mieć dużo wycinania przy niej. Albo żadnego. No może działać w dwie strony. Dlatego Petrify Orb mi się bardzo może przydać. I te dwa Reviver Seed, dlatego nie mogę ich stracić. Ale to będzie strasznie trudne ich nie stracić w następnych... Na następnych poziomach. Jabłuszko zjedzmy. Jeszcze jedno jabłuszko zjedzmy. Daj mi schody, drogi panie. Proszę. Jest! Jak najwięcej ominąć. Trochę zabawne, że na 39 poziomie akurat staniemy w walce z głównym bossem fabuły. To byłoby, to jest całkiem przyjemne, muszę przyznać. Chyba, że jeszcze 40 się pojawi. To by oznaczało, że... Stella może atakować tego z boku? To by oznaczało, że nie będziemy mieli takiej fajnej liczby, ale za to będziemy mieli bardzo fajny... atak, który się pojawi. Musicie swoją... Ach, to takie utrapienie. Oranberry, oranberry, oranberry... Dziękuję, przynajmniej jeden spadł. Bo to jest taka sytuacja, przy której mogę stracić wszystko. Wszystkie moje przygotowania mogą być na marne. Na Stella też ma 39 poziom i dostaje nowy atak. Nadaje graczowi oraz członkom drużyny w pokoju status Safeguard, który chroni przed zmianami statusu. Reszta twoich ataków jest lepsza, tak mi się wydaje. Więc zapomnij ten atak. Zapomnij o tym, że kiedykolwiek chciałaś się go nauczyć. Cosmic Power. Ogólnie naszym największym problemem tutaj w tej grze jest to, że nie mamy żadnych złączonych ataków. Gdybyśmy mieli, to byśmy wielu przeciwników mogli pokonać na raz. Nie sprawialiby nam żadnych problemów. Ale jako, że żadne z naszych ataków nie są zgodne do takiej kombinacji, do fuzji, do połączenia, to trochę jest takie smutne, bo nie mielibyśmy z tego żadnego użytku, bo cały czas by się rozłączały. Jak może w poprzednich Let's Play'ach pamiętacie, musielibyśmy dużo Max Orbów używać. Roseberry, co robi Roseberry? Leczy płonięcie. I don't care. Jak tam z życiem Steli? Niedobrze, niedobrze. Ej! Źle wycelowane. Cudownie. No to ciebie jeszcze, przynajmniej z drogi rzucimy. Co on robi? Cały czas obrażenia sobie dodaje. Stella, mogłabyś trochę atakować? Spróbuję jego załatwić. Mam jeszcze dwa. O! To nie wygląda dobrze. Stella już prawie życie by całe straciła. 20. Mam jeszcze Oranberry, prawda? Chyba nie. Daj. Steli. Nie! Ty szmato! Zapierdolę. Tak, teraz paralizacja się przydałoby później. Albo wcześniej też. Jestem taki cholernie zły teraz. Cały plan w chuj poszedł.
Tak, teraz się lecz. Cudownie, Stella, cudownie. Ale to nie twoja wina, tylko tych chlurnych przeciwników. I nawet nie musieliśmy tutaj iść, to jest jeszcze lepsze. Dostaję pierdolca, ten jeden Reviver Seed! Poza odcinkiem spróbuję w to wszystko przejść jeszcze raz i zdobyć go jeszcze... I odzyskać go, wiecie? Nie mam zamiaru się bawić z dialgą bez tego. Zdychaj! Stella mogłaby atakować, czy może brakuje jej ataków? Chyba to było problemem. Dam ci max elixir. Chociaż jeżeli jesteśmy blisko schodów, to... Może i tak tego nie potrzebujemy, chciałem powiedzieć? Da! A ty... się lepiej nie, w ogóle nie odzywaj. Ja sam potrzebuję jednego... elixiru. Jeżeli teraz to będą ostatnie schody niedługo, to też będzie zmarnowany. Przez takiego jednego głupiego przeciwnika. No ile jeszcze będziesz to wytrzymywał? Ty głupi, głupi, głupku, ty. Ty kapslu. Metal Tazo głupi, ej. God damn it. I wszystko tylko jest marnowaniem. No bo tutaj na mnie czekał. Ty! Zmarnowany gówniarz, ty. Foe, straszy wszystkich wrogów. Znaleźliśmy all match, przyspieszę drużynę. Rzuć! Jak to do diabła, jak to? Chcę spróbować, zapis dać. Zrobię tutaj save state. A, okej. Wystarczyło, że użyję tego. Reviver Seed! Okej, nie muszę wszystkiego przechodzić jeszcze raz. Przynajmniej jedna rzecz. Przeszliśmy już kawał drogi. Ciekawe, ile nam jeszcze zostało do szczytu. Kolejny wstrząs! Silniejszy niż ostatnio. Nie jest dobrze. Wieża coraz szybciej się rozpada. Nie wiem, czy mam rację, ale... skoro wieża czasu reguluje upływ czasu, tak jak mówił Lapras, to po jej zawaleniu rozpocznie się paraliż naszej planety. I co, koła czasu mają to po prostu zatrzymać? Pośpieszmy się, Edzio. Natychmiast ruszamy na górę. Porygon 2. Najmniej kreatywna nazwa dla Pokémona, która kiedykolwiek istniała. Tu będziemy mieli mniej pięter, ale za to więcej groźnych przeciwników. Bójcie się, obójcie. Na przykład tego! I w tym pokoju nawet nic nie ma. Przynosi członków drużyny. Użyj. Co? Nie! Zostawcie w spokoju ich! Ją! Głupie, głupki! Ja tutaj sobie z jednym nie mogę poradzić! Z dwoma sobie jednym dopiero... Z dwoma nie... Nie radzę sobie! Matko Boska! Spróbuję go teraz załatwić, no. Oddaj mi ten orb, głupku. Tu zrobimy teraz save state. I to nie jeden. Raz, dwa, trzy. Pokój z potworami, to jest jasne, że sobie nie poradzę z tym. Ale skoro i tak tutaj jest miejsce zapisu, to chyba jest oczywiste, że mogę tutaj sobie zawsze wczytać i wrócić.
tym odcinku jeszcze mam sporo do roboty, dlatego... Szczęście schodami, tego potrzebuję teraz, szczęścia ze schodami. Iglica czasu. Tak, widzieliście dobrze. Mają tu smoki. Przetrzymują je w klatkach. Niby smutne, ale jednak... konieczne, bo popatrzcie, jakie to ogromne. Taki Salmanens może nas załatwić bez jakiego wielkiego problemu. Jak jest ich dwóch, to już nie przeżyjemy tego. Dlatego te paraliżacje i wyrzucanie tych wszystkich Pokemonów, przenoszenie ich gdzie indziej są szczególnie na miejscu w niektórych sytuacjach. Dlaczego tu nie ma schodów? Chwila, to ten sam dungeon, który byliśmy przed chwilą, czy nie? A, ROR mamy już wiele razy. Wiedziałem! To ten sam pokój był, tylko z innej strony się pojawiliśmy. A skoro tym razem też to jest ten sam pokój, to nie ma sensu tutaj w ogóle nic robić. Nie ma sensu tam iść, bo tam na dole czekałby na nas ten pokój z potworami. Ale jesteśmy teraz na górze, czyli możemy wybrać inną drogę. Zatruci. Jeszcze raz. To ostatni raz teraz, kiedy to próbuję. Heh, przy schodach. Wiedziałem, że tak może być. Nienawidzę czasem swojego pechu. Bo na początku mogliśmy iść w dół i wtedy bylibyśmy tutaj w tym pokoju. Skoro tutaj też są schody. Ale to zabawne, że zawsze jest ten sam pokój. Stella, możesz coś robić, proszę? Możesz atakować? Możesz? To byłoby bardzo przyjemne. Brutalandę. Czy tam Salmanensa. Brutalanda to jego niemiecka nazwa. Uf, dziękuję. Chyba 9 pięter mamy tutaj. Recycle, też mieliśmy już tego TM-a. Rany boskie, rany boskie! Sparaliżowany to... Mój Boże, ja ci przypierdzielę zaraz. Przyspieszamy to gówno, bo mi się już nie chce to kupić. No. Ten ostatni dungeon mnie wkurza. To tutaj zbyt silne Pokemony. Jak na to, że nie mogliśmy żadnych ataków zlinkować i w ogóle takie rzeczy. Porygon Z i Porygon 2? No to jest niezłe. Dwóch głupków na jednym. Chcę zrobić tutaj bezpieczeństwo. Save bezpieczeństwa. Quick Orb. Co robi Quick Orb? Chciałbym użyć... Dlaczego mam Plane Seed? Co robi Quick Orb? Na, szybkość mi daje. Jeszcze jeden, no to będziemy wiedzieli. Stun Seed. Schody! Bez raszowania się nie da. To jest właśnie ewolucja Bronzora. Widzicie, jaka paskudna? Może nie widzieliście, bo tym razem poszło nam całkiem w porządku. Jak ja lubię marnować czas. I dwóch takich po sobie. Dziękuję, Stella. Metagross. Najniebezpieczniejszy przeciwnik w grze. Roll Orb? Blowback Orb, nie, dzięki. Użyj. I teraz stanie tu znowu przed nami. Użyj. Jesteśmy prawie przed końcem, to możemy to wykorzystywać, bo później nie będą już nam potrzebne.
No. Cię mogę jeszcze rozwalić ogniem, więc... Nie muszę marnować mojej rzeczy. Wow, to wygląda ciekawie. Cały czas takie same pokoje. Ilu was tu jest? Stella, możesz coś robić? O, dzięki. Ktoś ten Max Elixir ukradł? A proszę, jeden jest. O, okej. Okay. To będzie to ostatnie piętro. Albo przedostatnie. Więc chodźmy. Dobra, to nie jest ostatnie piętro. To było przedostatnie. Ale jeszcze jeden Petrify Orb. To tylko dobry znak. To może znaczyć tylko coś do... To może znaczyć tylko coś dobrego. Stella, mogłabyś coś zrobić? Jabłuszko. Jeszcze jeden! Podwójna... Musimy zużyć jeden Petrify Orb. Mamy 4, to chyba nie powinno być źle. Użyj! A, możemy go zignorować, bo Stella nie będzie atakowała. To przyjemne. Gdyby można tylko uniknąć walki było. Ty fiutoldzie, ty! Nienawidzę tego gnoja. Na ostatnim piętrze. Odzyskam ten Reviver Orb, jak mówiłem już. Ten Reviver Seed. Przejdę to wszystko jeszcze raz. A wiecie co? Zdychajcie wszyscy. Ten ostatni dungeon mnie jedynie wkurza, niż sprawia przyjemność. A wszystko, bo nasze Pokémony nie mają ataków, które mogłyby się zlinkować. Bo wtedy by się cały czas rozłączały, tak, tak, tak. I co? Jeszcze tych piętr jest więcej? Do diabła. Hamiet. Za dużo jest tutaj tych przeciwników. Za dużo. Szczyt Iglicy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I powiedziałbym, że finał zobaczymy w następnym odcinku. Wybaczcie mi bardzo, że przyspieszyłem to, ale nie dałbym nerwowo siły, gdybym musiał to robić tak... powoli. Bo... będziemy musieli coś zrobić z tym, żeby ataki były jakoś zlinkowane. Przynajmniej do After Story. Zobaczymy. Uch. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Finał nie będzie przewijany. W finale spróbujemy sobie poradzić bez tego. No i to finał, to jest wielka walka z Dialgą. Tego nie można zepsuć. No dobrze. Do następnego, na razie. I przygotujcie sobie w następnym odcinku chusteczki. Będzie grubo.